Witajcie, samochód, w którym właśnie siedzę, ostatnio wpadł na kanał. Jednak tamten egzemplarz był od osoby prywatnej, a ten jest od wypożyczalni Hot Car. Tak jest, nowy zawodnik w ich flocie. Nowiutki Volkswagen Golf 8 generacji w wersji R. Tak jak w poprzednim filmie wam mówiłem, jest to taki samochód uniwersalny. Poza tym ten egzemplarz jest bardzo fajnie wyposażony. Nawet ma układ wydechowy Akrapowicza. Oj kurczę, strzela jakby gonił nas jakiś bandzior z karabinem. Pod maską 2.0 TSI, które generuje 320 koni mechanicznych oraz 420 Nm. Jest to bardzo dynamiczny samochód, napęd oczywiście na wszystkie koła. Skrzynia biegów automatyczna DSG 7 przełożeń. No i również mamy tutaj pakiet Air Performance, także prędkość maksymalna tego samochodu została przesunięta z 250 na 270 km na godzinę. Oraz też jest tutaj tryb drift. W każdym razie dziś nie o osiągach, a o zużyciu paliwa. No normalny samochód, no to też nas interesuje zużycie paliwa. Takie Golfy R na co dzień nadają się jak najbardziej. Producent deklaruje, że taki Golf jak powinien palić w mieście 7,8 litra, poza miastem od 6,4 do 7,4, a średnio o dziwo też 7,8 litra jak po mieście. Nie wiem. Najpierw zobaczcie sobie, jakie zużycie paliwa wyjdzie tutaj na trasie. To pomiar poza miastem zrobimy sobie na trasie standardowo od Szczecina do Goleniowa, praktycznie równa prosta. Klimatyzacja jest wyłączona i najpierw bujniemy się 90 km na godzinę, kasujemy i ciśniemy. Trzeba przyznać, że w takim Golfie 8R tempomat aktywny działa bardzo fajnie, ponieważ nawet gdy jedziemy na tempomacie 90 km na godzinę, czy tam 120, obojętnie, i wyczuje on jakiś na przykład spadek terenu, to też potrafi auto nam tutaj przejść w tryb żeglowania. Nawet na włączonym tempomacie. Poza tym samochód też całkiem dobrze czyta ograniczenia prędkości, no i tempomat też potrafi nam się tutaj pod nie dostosować. Jest 120, no to auto chce jechać 120, jest 140, no to 140, nagle 80, no to zwalnia nam samo do 80. To za chwilę Goleniów i będziemy zawracać. Średnie zużycie paliwa wyszło nam 6,2 litra. Zawrotka i napędzamy się do 120 km na godzinę, już 120, ustawiamy tempomat, o, pięknie, i możemy kasować zużycie paliwa ponownie, no i zobaczymy, przez jaki czas uda mi się tutaj utrzymać taką prędkość, ale tutaj konwój jedzie. To jakimś cudem prędkość udało mi się utrzymać i średnie zużycie paliwa wyszło mi tutaj przy 128 litrów. No, jak na taki dynamiczny wóz, myślę, że da się wytrzymać. Teraz skoczymy sobie na most Zbrodowski, zobaczymy, jaki wynik wyjdzie nam w mieście. Będę jechał spokojnie, przewidywalnie oraz ekonomicznie. To palimy. Proszę bardzo, w trybie komfort będziemy sobie jechać. Momencik, jeszcze tutaj się tak na bank upewnię. O, sport był ustawiony, ale bym zrobił w topę. Klimatyzacja będzie wyłączona. Jeśli chodzi o ekofeature, no to mamy tutaj system start-stop oraz tryb żeglowania skrzyni biegów. Ale tutaj słońce razi, to co? D. O, nawet E tutaj jest zaznaczone na liczniku. No i myślę, że możemy kasować zużycie paliwa. I ciśniemy. No będę jechał jak najsłabiej się tylko da. Cisnął jak najsłabiej się tylko da. Golf 8R to taka usportowiona golfizna, ale mimo wszystko jedzie się tutaj dość komfortowo. Przede wszystkim fotele są bardzo komfortowe. Wnętrze jest ergonomiczne, przyjemne dla oka, takie całkiem. Może tutaj troszeczkę trzeba się przyzwyczaić do tego systemu multimedialnego. Przykładowo, no nie wiem, chcemy wyłączyć system start-stop, to nie zauważyłem, żeby tutaj był jakiś przycisk od tego, tylko po prostu trzeba sobie tutaj z góry wysunąć i tutaj dopiero z ekranu wcisnąć. Klimatyzację, gdy chcemy wyłączyć, też trzeba tutaj przejść do menu i tak dalej. AC off. Jak na razie 9 litrów na 100 km. Nie spodziewajmy się, że tutaj będzie walka z jakimiś hybrydami, no, ponieważ to jest taki samochód, no nie wiem czy sportowy, bo sportowy to jest na przykład
no nie wiem, Ferrari to sportowe samochody, a to jest taki usportowiony, hyper hatch, można powiedzieć, hyper hatch. No i jako, że to jest taki bardziej wyczynowy golfik, też zawieszenie jest tutaj dość sztywne, trzeba przyznać. No i co, dojeżdżamy do placu Kościuszki. Jak na razie średnie zużycie paliwa 8,2 litra. No tutaj na sztywne zawieszenie ma wpływ to, że mamy po prostu dość duże felgi i opony na niskim profilu. Ale tak ma tutaj być. Kabina w ogóle się tutaj no jest taka spójna, powiedzmy, nic tutaj się w niej nie odzywa, ale auto ma jakoś troszkę ponad 1000 km przebiegu jak na razie. No to bez łachy, tutaj tak właśnie powinno być. System start-stop działa bardzo wydajnie i to jest ciekawe, że gdy ktoś przed nami rusza, o, proszę, to silnik od razu się odpala, wyczuwa nam samochód. No i tryb żeglowania. Non-stop skrzynia biegów. Tutaj próbuje nam żeglować, gdzie tylko się da. Ale też to jest dosyć mądre. Auto ciągle patrzy, co się przed nami dzieje. I gdy jedziemy przykładowo zbyt blisko kogoś, no to też tryb żeglowania nam się nie będzie chciał załączyć. No to jest to chyba cały ten travel assist, który tutaj będzie. Nawet jak jedziemy na tempomacie aktywnym, to bodajże ten samochód powinien zwalniać przed rondami. Mądrala z tej golfizny. Mądrala. No czekajcie, tutaj się rozpędzimy do 50 i żeglujemy. Niebuszewo, no jak na razie jest całkiem nieźle. 8,1 średnie zużycie paliwa. Fajne przełożenie układu kierowniczego jest tutaj. Ale ogólnie trzeba uważać taką R-ką na ograniczenia prędkości. Zawsze trzeba uważać i przestrzegać oczywiście. No ale tutaj łatwo się też zagalopować po prostu. Tym bardziej jak odpalimy sobie tryb race na przykład. No i ten wydech Akrapowicza zaczyna tutaj nam ostro wyć. Teraz tutaj wydeszek troszkę słychać. Słyszymy, że to nie jest taki normalny golfik, ale w trybach sportowych jakby, no tutaj golf ma gadane. No i proszę Państwa, mamy chyba najwyższy wynik na naszej trasie pomiarowej. 8,8 litra. Dalej to już może być chyba tylko lepiej. No, tak myślałem, że tutaj będzie wynik mniej więcej około 8 litrów. No, zresztą takie deklaracje są producenta według norm WLTP. Także to już można powiedzieć taka... Normy WLTP są, powiedzmy, takie w miarę już realne. Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? No, 8,7. No wiecie, RS5, jak brałem od Hot Car na test spalania, no to ona 9,6 chyba litra miała zużycie paliwa. Co ciekawe, takie samo jak Mercedes E320 CDI W211. RS5. No, więc taki Golf R, no to musi troszeczkę zużyć mniej, no. Musi. Moje marzenie na ten test, no to tak zejść poniżej 8 litrów, ale chyba będzie ciężko. To most Brdowski, ograniczenie do 40 km na godzinę. No troszeczkę tutaj te ograniczenia prędkości są tak wychwytywane w mieście różnie. Teraz niby jest 30, ale tu jest 40. No i walka tutaj do ostatniej chwili. Flamingo jest remontowany. Kurczę, może bym o tym Flamingo kiedyś jakiegoś vloga nakręcił, znaczy się. A nie wiem, zobaczymy. No i dobra. Zatrzymujemy się, gasimy. No i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego.
Średnia prędkość wyszła nam 26 km na godzinę, średnie zużycie paliwa 8,0 litra na 100 km. Kurczę, no nie udało mi się spełnić mojego marzenia najskrytszego, nie zszedłem poniżej 8 litrów, ale 8,0 myślę, że to jest wynik akceptowalny jak na taki samochód. No i dobra, w tym filmie byłoby to na tyle. Tabelkę z wynikami z moich testów ecodrivingowych macie w opisie filmu, jest ona uploadowana. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.